Witam. A więc dzisiaj porozmawiamy sobie o. A ja nie wiem, czy to jest sposób, czy nie. Nie wiem, jak to mam nazwać. To jest po prostu ciekawostka na rynku, który, na której pewnie jakaś osoba będzie w stanie zarobić. Czy jest to jakaś niesamowita idea, która doprowadzi cię do bogactwa? No nie. Ale jeżeli się to uda, a powinno, no to najprawdopodobniej będzie ci miło dosyć. Jak bym to nazwał? Także zapraszam. Na początku. Skinsmanki. Strona, która jest do wymieniania skinów. Nie wlicza cen naklejek i jeszcze ten, funduje małpowe 500+. Link w opisie. Można sobie dostać pieniądze za friko. Znaczy za friko, no kurde, nie za friko, ale jednak całkiem niezłą dopłatę do korzystania ze strony. Także spoko rzecz. No i co? Jeszcze tyle, nie? No, se wchodźcie, róbcie se rzeczy. Ok, ok. Więc... A czego pokazuję tę naklejkę? Bo przed chwilą pokazywałem inną, to pokażę inną, ale też wam pokażę tamto. Chodzi o to, że istnieją se naklejki, nie wlipki. O. I to jest wykres ogólny, nie to jest miesięczny, to jest ogólny. I te naklejki mają taką śmieszną rzecz, że one se tak spadają, po czym od czasu do czasu ktoś je weźmie i kupi drogo W ten sposób. I to jest około przedział dwukrotności. Takie są wahania. I one były, są i będą. Bo ja dosłownie odpaliłem byle jaką naklejkę z byle jakiego eventu. Jak się odpali pierwszą lepszą naklejkę ze starszego eventu, która kosztuje w okolicach 15-12 zł czy 20, to zobaczycie coś takiego. No i sposób polega na tym, żeby szukać tego typu naklejek, nie? obaj orderować je po ich najniższych cenach za jakie, jak, jakie występowały czyli na przykład tutaj by to było 9, 8, 50, coś takiego z nawet spoko pieniądze po czym kiedy one się kupią wystawiać je po okolicach tych najdroższych cen czyli na, dla niej to by było się 16, 17 zł czy coś takiego nie w ten sposób i e, innymi tego typu naklejkami co już wcześniej wam pokazywałem to był film nagrany w sumie pokażę wam Film był nagrany w okolicach 13 lipca. Te o tej naklejce. I wtedy, jak sobie będziecie mogli zobaczyć, naprawdę kurczę, bladę, ta cena była niższa. Że dzisiaj tu jest 10, 13. To jest mediana, więc też pamiętajcie, że tu nie uwzględnia wahań. nie? Wahanie mogło być do 6, a mediana pokaże 9. W każdym razie chodzi o to, że. Po jakimś czasie rzeczywiście te naklejki zaczęły się kupować drożej. Dzisiaj znowu są na lekkim dołku, a to wcale nie sprawa, że warto je kupować. No a taka naklejka chodzi po 15-16, a w najniższych e, tych widełkach 8-7 czy coś takiego. No, Więc w teorii można sobie zabajorderować te naklejki na najniższe kwoty. Nic na tym w sumie się nie traci, no bo to jest bajorder stawiony na dosłownie e, jakieś powymyślane kwoty, no i bardzo niskie, bardzo pozaniżone, no i po prostu potem sobie to wystawić za kwotę, za którą w teorii fajnie by było to sprzedać, na przykład za dwukrotność, no i czekać, nie? W ten sposób. Czy to zajmuje dużo czasu? No, w sensie na długo mrozi pieniądze, nie? No, żeby coś takiego zrobić, to jest minus. Da się to robić na dużej ilości przedmiotów, bardzo dużej, bo bardzo dużo przedmiotów ma tego typu, jakby to powiedzieć, specyfikacje. Że tak się zachowuje, to jest dosyć zabawne. Yy, I no, będzie to coś, co w zależności od tego, ile się kupi gdzieś tam tej naklejki, tyle da radę na tym zrobić. Nie wiem. Wydaje mi się. No i to też jak wam pokażę teraz, też nie jest tak, że to trzeba rok czekać, nie? Tylko to są takie rzeczy bardziej na 3 miesiące, coś takiego. Długo? Zgadzam się. No, ale jeżeli by to siadło przez 3 miesiące, no to też to jest fajny profit. Wiadomo, że nie tak duży jak, między innymi, jakieś do dobre inwestycje związane ze sportem, no bo to jednak się nawet nie umywa, ale jako dywersyfikacja wydaje się być spoko. No. No i tyle. Taka sprawa. Działajcie ze z tym.